A więc jak to jest z tym małym gospodarstwem? Czy ministerstwo ma jakiś pomysł na małe gospodarstwa? Panie ministrze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Pani redaktor, powiedziała pani, średnie gospodarstwa to 9-10 hektarów. Czy takie gospodarstwo ma szansę? Czyli czy co, najmniejsze gospodarstwa mają mieć szansę, czy średnie mają mieć szansę? Najlepiej, żeby wszystkie miały szansę przetrwać. Oczywiście, mamy z tym problem w Polsce, nie da się ukryć. Tutaj przywołany i nagrany wcześniej przez państwa profesor Poczta od lat nam definiuje i mówi z Uniwersytetu tutaj z Poznania Przyrodniczego, mówi nam ekonomista, mówi nam o tym, jaka jest liczba tych gospodarstw, które są żywotne ekonomicznie, które są w stanie utrzymać się wyłącznie z produkcji rolniczej. I to, co powiedział pan profesor Poczta, tutaj nie wymyślę nic nowego, nie wielkość gospodarstwa o tym decyduje, tylko wielkość ekonomiczna. Czyli jak nie masz wystarczająco dużo hektarów, to musisz zrobić coś innego, żeby pozyskać dodatkowe środki. Amerykanie już w latach 90., kiedy zaczynałem pracować, to była taka pierwsza wiadomość, która mnie zszokowała, podawali wtedy, że rolnik dostaje raptem 20% ceny, którą konsument płaci w sklepie. A teraz w miarę jak dominacja sieci dystrybucji żywności, tych dyskontów, marketów i tych miejsc, w których konsumenci się zaopatrują, rośnie ta dominacja, to rolnika udział w tych przysłowiowych 10 zł płaconych przez konsumenta za żywność spada. Już być może jest mniej niż 2 zł z tych 10. Czyli trzeba szukać tych zysków, tych dodatkowych dochodów umownie czy dosłownie poza bramą gospodarstwa. Poza bramą albo poza podstawową produkcją rolniczą. To, co pewnie za chwilę tutaj widzieliśmy rolników, którzy będą z nami w debacie. Jednym z pomysłów oczywiście jest przetwórstwo. Mówił o tym też minister Ardanowski. Rolniczy handel detaliczny, dodawanie wartości do produkcji poprzez przetwórstwo w własnym gospodarstwie, to jest bardzo dobry pomysł, propozycja dla tych, którzy nie mają potencjału, żeby na przykład wydzierżawić więcej ziemi albo dokupić ziemi, żeby gospodarować na większym areale. Ci, którzy decydują się dzisiaj na przykład, jest tu wielu takich państwa na tych targach, żeby zająć się wyłącznie produkcją roślinną, muszą mieć świadomość, że niestety zyski z produkcji roślinnej będą wciąż malały. Dlatego są pod presją tych dziesiątków hektarów, setek hektarów, gdzie z hektara zarabia się naprawdę niewielkie pieniądze. Ja znam wielu rolników, którzy zdecydowali się na drobne przetwórstwo, na rolniczy handel detaliczny i coraz lepiej im ta działalność wychodzi. Nie jestem naiwny, żeby powiedzieć, że to jest rozwiązanie dla każdego polskiego rolnika, bo wszyscy nie zajmą się tym przetwórstwem, bo jeszcze do tego trzeba mieć predyspozycję, umiejętności, pewnego rodzaju wiedzę taką marketingową. Natomiast to jest oferta dla tych, którzy, jak powiedziałem, w tej podstawowej produkcji nie mają szans, żeby ją rozwijać. Drugi kierunek, który bardzo popieramy, to jest skracanie łańcuchów dostaw, czyli żywności. To jest dostawy bezpośrednio do rolnika. Właśnie poprzez tych kolejnych pośredników te zyski, te marże są gdzieś tam przejmowane. I w tej swojej poprzedniej pracy w Ośrodku Doradztwa Rolniczego pomagaliśmy rolnikom uruchamiać wspólną sprzedaż produktów bezpośrednio z gospodarstwa. Konsumenci są zwykle w dużych miastach, rolnicy są zlokalizowani gdzieś tam 60-70 km stąd na przykład. Trzeba zrobić coś, rolnicy i robią to rolnicy,
zrzeszają się po to, żeby dostarczać bezpośrednio. Tworzone są tak zwane platformy zakupowe, gdzie konsument może zamówić przez internet albo przez aplikację telefoniczną tą na smartfony i potem produkty są dostarczane. W ten sposób nic nienormalnego, że rolnik za ser wyprodukowany w swoim gospodarstwie dostaje 30-40, a w mojej okolicy również 60 zł za kilogram. Pytanie, jak to możliwe, skoro w dyskoncie coś, co nazywa się serem, kosztuje 10 zł, prawda? Ale jednak, i to jest bardzo ważne, może żeby nie zagadać moich tutaj szanownych koleżanki, kolegów tej debaty, powiem tak. Dobrą wiadomością dla rolników, którzy podejmują drobne przetwórstwo, jest to, że Polacy przestali kierować się wyłącznie ceną przy zakupach żywności. Jakoś. Że żywność to nie jest tylko najniższa cena. Już. A było tak jeszcze 5 lat temu, a 10 na pewno, że tylko to, co najtańsze się sprzedawało w pierwszej kolejności. Teraz już szukają bardzo wysublimowanych produktów, restauracje, to tutaj słyszeliśmy, ten rolnik, który był przedstawiony w felietonie, w waszym materiale, producent rasy złotnickiej, w całości sprzedaje do restauracji. Znam takich przynajmniej jeszcze 4, ja osobiście znam rolników, którzy dostarczają, czy z Mazowieckiego, czy z Kujawsko-Pomorskiego, którzy dostarczają bezpośrednio do restauracji. Tu nawet wśród uczestników tej debaty są tacy rolnicy, gdzie można pójść do restauracji, nie będę jej wymieniał, i powiedzieć, poproszę kotlet ze świń rasy puławskiej i jeszcze, żeby to był żywiony bez GMO i jeszcze, żeby jakiś solidny rolnik, i ten rolnik tutaj, co go paluchem teraz przed chwilą wskazałem, tu między państwem siedzi, po prostu te świnie wyprodukował. To jest ta nieanonimowość. Ktoś, kto idzie do supermarketu, do dyskontu, nie wie, kto wyprodukował, nie wie, jak były żywione te zwierzęta, a poprzez te skracanie łańcucha dostaw jesteśmy w stanie to osiągnąć. Ale czy są tworzone przepisy prawa, które pozwalają na skracanie tych łańcuchów dostaw? Znaczy, jeżeli mówię o tym, że to się dzieje, to znaczy, mówię otwarcie, że to nie jest działalność nielegalna. Legalnie rolnicy uruchomili rolniczy handel detaliczny, legalnie powołali tak zwaną grupę operacyjną, w ramach której tworzą tą platformę zakupową i aplikację na smartfony. Pod koniec tego roku albo na początku przyszłego kupią jeszcze samochód, który będą rozwozili tą żywność do producenta, tak jak pan mówił, że sam to robi. Tak wyobraźmy sobie, że takich w tym wypadku tej grupy, gdzie jak mówię, przed chwilą pracowałem, jest 17 takich rolników, którzy mają rolniczy handel detaliczny albo działalność marginalną, ograniczoną, lokalną, którzy razem sprzedają i dalej będą to rozwijali do konsumentów. I mało tego, jest jeszcze dalej, bo mówię teraz akurat o Bydgoszczy. W Bydgoszczy na osiedlach 3 spółdzielnie mieszkaniowe stworzyły tak zwane kooperatywy spożywcze, gdzie są grupy zakupowe konsumentów, które chcą zamawiać wspólnie, czyli konsumenci na osiedlu nie muszą się zrzeszać konsumenci, tylko razem mają jedno miejsce, do którego ci rolnicy będą dostarczali te produkty, już dostarczają, jak mówię, to się na razie jeszcze dzieje bez tej aplikacji, bez tej platformy zakupowej, która jest po prostu potrzebne do tego tak zwane centrum logistyczne, bo wielkie sieci marketów mają ogromne, prawda, panie pośle, wielkie centra logistyczne, gdzie to tysiące ludzi zajmują się i wielkie komputery tym, żeby i wielkie samochody to rozwożą. Natomiast w przypadku kilkunastu rolników jest to duże wyzwanie i dlatego Ośrodek Doradztwa Rolniczego pomaga, dlatego są dotacje z Agencji Restrukturyzacji na tworzenie tych grup operacyjnych, dlatego potrzebne jest wsparcie państwa i to się dzieje. Oczywiście, wracając do pani pytania, regulacje prawne do tego są, potrzebna jest jak zwykle determinacja, ale też współpraca pomiędzy rolnikami. Bo jednak mimo wszystko większość Polaków kupuje żywność w marketach. Tak.
Niestety, ale być może z wygody, być może patrząc na trendy międzynarodowe, to się często łatwiej po prostu pójść do marketu i kupić. Tak, do marketu, a właściwie chyba dzisiaj sprzedaż poprzez supermarkety i duże markety została wyparta przez tak zwane sieci dyskontów, czyli sklepy ze wszystkim, które są bardzo blisko konsumenta. I to już nawet markety mają problemy z dyskontami, także to też się zmienia, ta sprzedaż detaliczna. Panie pośle, czy w Sejmie mówi się o małych gospodarstwach? Czy ten temat jest podejmowany na posiedzeniach komisji sejmowej? Oczywiście tak. I ja jeszcze bym pewien komentarz do tego pytania. Tak? Czy małe gospodarstwa mogą przetrwać? Bo to pytanie zakłada właściwie taki rodzaj wegetacji. Prawda? Czy mogą wegetować? Ja rozumiem, skąd się to pytanie wzięło, bo przez lata nas uczono, że małe gospodarstwa nie mają żadnej przyszłości, że musicie powiększać areał, musicie więcej produkować i przy masowości produkcji macie szansę się utrzymać. My jako Prawo i Sprawiedliwość odwróciliśmy ten sposób myślenia i my jesteśmy właściwie w ramach Unii Europejskiej prekursorami takiego zdecydowanego postawienia na małe i średnie gospodarstwa. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze niedawno w Unii ten kierunek produkcja wielkoprzemysłowa był absolutnie dominujący. Dzisiaj już instytucje unijne, Komisja Europejska stawia na małe gospodarstwa. My jesteśmy, jak powiedziałem, prekursorami, przecież mamy strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa do roku 2030 i w tej strategii wyraźnie zaznaczono, że to jest przyszłość polskiego rolnictwa i rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa, niezależnie od tego, jak je zdefiniujemy, mogą, produkując w tych gospodarstwach, godnie żyć, bo o to chodzi. I myślę, że ten materiał filmowy, który zobaczyliśmy, jest najlepszym dowodem na to, że tak rzeczywiście jest. I warto wspomnieć, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził te regulacje, o których mówił pan minister, które umożliwiły małym gospodarstwom właśnie pominięcie tych pośredników, na których rolnicy od dziesiątków lat narzekali, że przejmują znaczną większość rolniczego trudu i zyski płyną do kieszeni pośrednika, a nie do kieszeni rolnika. Okazuje się, że zyski mogą zostawać w kieszeni rolników, że rolnicy nie muszą zabijać się walcząc o powiększenie areałów swoich gospodarstw, ale mogą przy gospodarstwach kilkunastohektarowych żyć na wysokim poziomie. Ten film nam, myślę, że to bardzo ładnie egzemplifikował to, o czym mówię. Pan profesor Poczta w wywiadzie z nami powiedział, że są jakby dwa kierunki rozwoju małych gospodarstw. Albo będą powiększać gospodarstwa, albo pójdą w tą niestandardową produkcję. I mam pytanie, jak to jest z tym powiększaniem gospodarstw w obecnej w sytuacji, kiedy ceny ziemi cały czas idą w górę, kiedy jest obrót ziemi jest ograniczony. Jak to wygląda z perspektywy panie Leszku? To może jeszcze ja, zanim tutaj pan odpowie, to ja powiem tylko o jednej sprawie, że absolutnie nie ma ograniczeń w obrocie ziemi dla rolników. Ograniczenia dotyczą nierolników i te regulacje, które my wprowadziliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, mają właśnie służyć tym najmniejszym rolnikom, bo weźmy chociażby kwestię zakazu sprzedaży ziemi, która pozostaje w zasobach własności rolnej Skarbu Państwa. Przecież kto kupował tą ziemię? No przeważnie ci, którzy byli najbogatsi, te największe gospodarstwa się powiększały w sposób nieumiarkowany. Zresztą to często prowadziło do bankructw, bo rolnicy, widząc, że sąsiad kupił 100 hektarów, kupowali 200 hektarów, się zadłużali. Więc my dzisiaj po pierwsze zablokowaliśmy tą możliwość sprzedaży ziemi, no tam oczywiście pomijając te działki poniżej 2 hektarów, ale polityka względem dzierżawy gruntów jest absolutnie przyjazna dla małych rolników, bo do dzierżawy są wyznaczane działki średnia wielkości w danym województwie plus minus 20%.
Kiedyś, jeśli do dzierżawy przeznaczono działki o areale 100-200 hektarów, to mały rolnik nie miał najmniejszych szans stanąć do takiego przetargu. Do tego były to licytacje, więc rolnicy licytowali niesamowicie wysokie czynsze dzierżawne, potem nie byli w stanie tych czynszów płacić, więc dzisiaj wysokość czynszów jest bardzo korzystna dla rolników. I fakt, że dzierżawimy, czy przeznaczamy do dzierżawy areały o niewielkiej powierzchni, powoduje, że właśnie mogą korzystać z tej oferty rolnicy, ci mali właśnie i średni, i są bardzo przejrzyste kryteria wyboru dzierżawcy. Każdy rolnik może sobie wyliczyć, ile punktów otrzymał, ile otrzymał punktów sąsiad, i jest to bardzo transparentne i rolnicy bardzo sobie to chwalą. To tyle tak tytułem uzupełnienia tego pytania. A to może jeszcze dopytam do tego pytania. Czy pan poseł może wskazać, w jakim procencie wzrosła dzierżawa gruntów po 2016 roku z zasobów Skarbu Państwa? Czy właśnie te zmiany doprowadziły do tego, że rzeczywiście większa ilość ziemi właśnie wpadła w ręce rolników? Zdecydowanie tak. I chociażby polityka, którą wskazuje Ministerstwo Rolnictwa, a realizuje KOWR, polega na tym, że ci dzierżawcy, którzy na przykład nie wyłączyli trzydziestek, nie mają możliwości przedłużenia dzierżawy. To są przeważnie ci dzierżawcy, którzy dzierżawili po kilkaset, po kilka tysięcy hektarów. Ta ziemia trafia z powrotem w ręce KOWR-u i jest, tak jak powiedziałem, dzielona na mniejsze działki. Mogą korzystać rolnicy mali i średni. I jest zapowiedź pana ministra Ardanowskiego, że ta polityka będzie utrzymana, nie będzie tutaj żadnych odstępstw, tak żeby jak najwięcej rolników, którzy mają potencjał, mają chęci, mogło powiększać gospodarstwa, ale to powiększanie też nie może odbywać się w taki sposób zupełnie szalony, jak to było wcześniej. Ja mogę tutaj przytoczyć takie opowiadanie Lwa Tołstoja, ile człowiekowi trzeba ziemi. Pamiętacie państwo, prawda? Rolnik rosyjski miał możliwość zakupu za 1000 rubli tyle ziemi, ile w ciągu jednej doby, jednego dnia obejdzie, i tak szybko biegł, że w końcu padł martwy i okazało się, że potrzeba mu tylko 2 metry kwadratowe ziemi. Więc to szaleństwo w takim właśnie powiększaniu za wszelką cenę, ogromnym kosztem, bo rzeczywiście te ceny sprzedaży ziemi są bardzo wysokie, niekoniecznie to musi być własność. To może być dzierżawa i można gospodarować i można żyć na wysokim poziomie, dzierżawiąc ziemię. Panie Leszku, pan prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 hektarów. Nie jest to najmniejsze gospodarstwo, ale jak rozmawialiśmy wcześniej, kwalifikuje pan je do małego. Z pana perspektywy, jak to jest z tą możliwością powiększania gospodarstw w Polsce? Ja myślę, że w tej chwili w moim rejonie, przynajmniej w okolicy Gniezna, Wrześni, nie mamy żadnych możliwości na powiększenie gospodarstw. Hektar ziemi minimum 80 tysięcy bez względu na klasę. Jeśli ktoś kupuje, to żeby sąsiad się nie dowiedział, bo przebije. Gospodarstwo państwowe, które mamy blisko nas, wydzierżawiło, co prawda, nie wydzierżawiło, udostępniło rolnikom do dzierżawy 300 hektarów, ale no niby były punkty, ale później się okazało jednak, że ci, którzy w kopertach zaoferowali najwyższą dzierżawę, ci wygrywali. Ceny obłędne, poprzeszło 3 tony z hektara pszenicy. Teraz się to zmieniło, bo są tak jakby z góry ustalone, a wartość czynszu jest ustalona. Sam startowałem zresztą niedawno do takiej dzierżawy. No niestety przegrałem, bo okazało się, że większy sąsiad no przepisał na syna parę tysięcy świni, no i on miał większe przybicie i on wygrał. Także myślę, że jest to problem i na pewno ci duzi będą jeszcze więksi, tego się nie uniknie, mali będą istnieć na pewno, bo bardzo często są to, że tak źle może to zabrzmi, ale są to hobbyści, dwuzawodowcy, a poza tym małe gospodarstwo, ono nie jest socjalne, nikt im nie dopłaca, tym małym rolnikom. Jeśli im się podoba żyć w takich warunkach, w jakich żyją, jeśli uważają, że jest to godne życie, bo co to znaczy godne życie?
jeździć Mercedesami, czy może Cinquecento. No wszystko zależy, jak kto sobie ułoży to życie. I myślę, że te małe gospodarstwa mają szansę przetrwać jak najbardziej. No troszeczkę trzeba pracować, to jest najważniejsze. Albo iść, no tak, tu Państwo mówią, w przetwórstwo, ale wtedy, jeśli to przetwórstwo staje się na zbyt dużą skalę, wtedy to rolnictwo jest takie jakby poboczne tylko, a stajemy się przetwórcami, stajemy się przedsiębiorcami, zaczynamy handlować i to rolnictwo staje się takim jakby dodatkiem. Mam niedaleko mnie bardzo dobre przykłady, gdzie no jest rolnik, ale tylko po to, żeby tracić pieniądze na zakup tej ziemi, bo on żyje z zupełnie czegoś innego. On się chwali, że nie jest rolnikiem, ale zupełnie z czegoś innego żyje. Jeśli jest gdziekolwiek hektar ziemi do kupienia, no to wiadomo, kto kupi. Nie warto w ogóle iść na te przetargi, bo i tak wiadomo, kto kupi. Nie? Prywatnej ziemi w okolicach Gniezna, Poznania nie sposób kupić poniżej 80 tysięcy, 90 i to jeszcze trzeba po cichaczu, żeby ktoś inny nie wiedział. Także myślę, że małe gospodarstwo, co to małe gospodarstwo? Też jest kwestia sporna. Uważam, że moje jest to małe rodzinne gospodarstwo. Mam 40 hektarów i do tego 2000 sztuk świni. Zatrudniam jednego pracownika. Żona pracuje w urzędzie gminy. Po godzinach pracuje w papierach. Jest to małe rodzinne gospodarstwo. Tak, znaczy, panie pośle? Jeśli można tylko odnieść się, bo tutaj padły dość takie, no powiedziałbym, bardzo poważne zarzuty ciężkiego kalibru, że przy wyborze dzierżawców, myślę, że chodzi o ziemię po Działpolu, niech pan potwierdzi, bądź nie, inną? O inną. Ale niezależnie od tego, skąd ta ziemia, kto tą ziemię oddał do KOWR-u, to ja namawiam wszystkich rolników, którzy do mnie przychodzą do biura, że jeśli mają jakąkolwiek informację, jakąkolwiek wiedzę, że ten sąsiad, który wygrał ten przetarg ofertowy, nakłamał, czyli miał mniejszą produkcję rolną, jakieś inne nieprawidłowości dostrzega, natychmiast trzeba to zgłaszać, ponieważ taka umowa, nawet jeśli została podpisana, ona będzie unieważniona. Więc nie ma czegoś takiego, że w kopertach, tak, się w jakiś sposób coś przekazuje urzędnikom KOWR-u i w ten sposób się przetarg wygrywa. Takich przypadków nie ma, a jeśli ktoś ma jakiekolwiek dowody, to bardzo łatwo to zostanie zweryfikowane i w przypadku, kiedy one by się potwierdziły, te zarzuty, no to wiadomo, że poniosą konsekwencje i ci, którzy oszukiwali, no i urzędnicy, którzy na te oszustwa ewentualnie by pozwalali. Także ten proces, który my wprowadziliśmy, wyłaniania dzierżawców, jest wyjątkowo transparentny i korzystny dla rolników. Oczywiście zawsze, bo pan narzeka, że pan akurat no nie stał się dzierżawcą, no to niestety, tak jak pan powiedział, głód ziemi w Wielkopolsce jest ogromny i chętnych do nabycia, powiększenia swojego gospodarstwa jest bardzo wielu. Także jak do powiedzmy jednej działki 20-hektarowej startuje 50 rolników, no to niestety 49 jest niezadowolonych, a jeden jest zadowolony, prawda? Ale na to rady nie ma. No tutaj tylko transparentność i czytelne zasady tych przetargów sprawią, że Ci, którzy przegrają, będą mieli świadomość, że przegrali, ponieważ no, mieli mniej punktów niż ten, który wygrał. No, chciałem tutaj, pan może mnie troszeczkę źle zrozumiał, że może źle się wyraziłem. Nie było to, tak pan tutaj sugerował, że w kopercie coś tam poszło. Po prostu oferta dzierżawy ziemi była tak wysoka, że i tak wygrała, nie? Pomimo, że było, a to w kilometrach, a to w ilość sztuk świni, a to zależy czy krów, no zawsze można to tam, znaczy generalnie chcę powiedzieć tak, że duży może więcej. Teraz już nie ma znaczenia, ale był taki czas. No duży może więcej i no niestety ekonomia, wszyscy nas namawiają, znaczy nie ma, namawiają, wmawiają nam, że małe gospodarstwa są nieekonomiczne, nierentowne, że muszą być duże, a z drugiej strony mają być małe, ekologiczne. To znaczy, jakie mają być? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze nie padło, przynajmniej ze strony rządowej, że gospodarstwa mają być wielkie. Słyszeliśmy, co powiedział pan profesor Poczta.
każdy, a rolnik jest podmiotem, który działa na rynku, musi wiedzieć, jeżeli chce żyć wyłącznie z rolnictwa, jakie musi mieć przychody. Czyli umówmy się, że koszty życia są jakoś ustalone i ja nie mam nic przeciwko rolnikom, którzy są tak zwanymi dwuzawodowcami. Naprawdę, w Polsce jest mnóstwo takich rolników i myślę, że to jest, są takie rejony w Polsce, oczywiście nie Wielkopolsce, ale Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie, gdzie właściwie pojedynczych rolników mamy, którzy nie są dwuzawodowcami, tak? Tych, którzy żyją wyłącznie z rolnictwa, jest zdecydowana mniejszość. A mimo to potrzebujemy, bo na przykład w górach i teraz po to tworzymy tak zwaną politykę górską, po to, żeby tak jak to się dzieje w innych państwach o tych profilach górskich, czy Szwajcarii, czy nawet w niektórych częściach Niemiec, po prostu dla przyrody zagospodarowanie tych rejonów górskich jest bezdyskusyjnie potrzebne. I stąd cieszymy się, że z każdego rolnika, który chce dalej kontynuować na tych terenach. Czyli jest, tak jak pan powiedział, różnie w różnych regionach Polski. Tak? Tutaj jest głód ziemi. U mnie też, w mojej okolicy też bez 80 tysięcy w obrocie prywatnym trudno sobie wyobrazić, żeby czy, no 70 czasem, może trochę mniej niż w Wielkopolsce. A są takie miejsca, w których jest zdecydowanie taniej można nabyć ziemię i to też jest naturalne, bo przecież nikt nie ustala tej ceny w Warszawie, tylko ona jest ustalana w terenie. Tak? Nawiązał pan do terenów górskich. Pan profesor Poczta również wspominał o problemie tych gruntów. Gruntów, które w setkach hektarów leżą odłogiem i są to regiony niestety wykluczenia rolniczego. No właśnie, jaki pomysł na te tereny ma Ministerstwo Rolnictwa? Zauważmy, że to się przez 20 lat zmieniło, prawda? Jeszcze 20 lat temu mówiliśmy, że odłogiem leżą wielkie obszary, i tak było, wielkie obszary popegeerowskie, czyli zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. Dzisiaj tam właściwie każdy hektar jest zagospodarowany, przejęty, ktoś się zajmuje i uprawia i dobrze uprawia tą ziemię. Natomiast tam, gdzie gospodarstwa są bardzo rozdrobnione, gdzie są setki, tysiące działek rolnych, gdzie pojedynczy rolnik, ta mozaika gleb występuje, no mozaika nie gleb, ale mozaika w gospodarstwach, to ani maszyn nie ma dostosowanych, ani czasu ci dwuzawodowcy nie mają, żeby gdzieś po tych swoich działkach pędzić. I stąd częścią tej polityki górskiej jest pomoc tym rolnikom, to co powiedziałem przed chwilą, którzy chcą kontynuować. Tam stawiamy na tradycyjne rasy, do których też powinniśmy chyba tutaj w tej dyskusji przejść, bo rolnicy tu obecni też są zainteresowani, żeby utrzymać hodowlę na terenach na przykład górskich, tak? Bo to jest jakaś tam baza dla opłacalności, czyli dodawanie wartości, jeżeli ktoś myśli, że na takich naprawdę malutkich gospodarstwach utrzyma się wyłącznie z produkcji roślinnej, to znowu stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Wtedy by musiał mieć jakąś produkcję, tak jak tutaj jeden z panów myślał, oddamy głos w przypadku produkcji warzywniczej czy roślin, czy produkcji malin, czy generalnie owoców i warzyw, tak? Dobrze, to teraz przechodzimy w temat ponadstandardowych produkcji typu rolniczy handel detaliczny, ale też być może pani Jolanta z Ośrodka Doradztwa Rolniczego powie nam o tym, jak z pani perspektywy wygląda ta ponadstandardowa produkcja. Jakie to są formy? Reprezentuję oczywiście Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i my jako jednostka doradcza państwowego doradztwa zajmujemy się pomocą rolnikom w szerokim aspekcie świadczenia doradztwa rolniczego, ale twierdzę, że nasza dyskusja, że
co to jest małe gospodarstwo, jak pomóc małemu gospodarstwu, jeżeli wiemy, że w 2018 roku według danych GUS-u 74% gospodarstw to są gospodarstwa 1 do 5 hektarów, czyli my musimy decydować i teraz zastanawiać się, że te gospodarstwa muszą istnieć, bo stanowią aż 74%. A rolniczy handel detaliczny, uważam, że jest to świetna forma wartości dodanej do gospodarstwa. Oczywiście nie jest to forma, tak jak wspominał pan minister, dla wszystkich, tylko dla chętnych, dla odważnych, dla aktywnych na pewno. Biorąc pod uwagę to, że jest ogromne zapotrzebowanie, ogromny popyt ze strony konsumentów na żywność wysokiej jakości, żywność przede wszystkim z pewnego pochodzenia i tutaj widzę ogromną szansę właśnie na produkcję i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym poprzez krótkie łańcuchy dostaw, gdzie mamy to połączenie producent-konsument i ewentualnie producent-pośrednik-konsument. Następuje skrócenie łańcucha dostaw, powstaje wartość dodana, z której może skorzystać rolnik, a jeżeli teraz jeszcze ten rolnik ma taką możliwość, bo od 1 stycznia 2017 roku może prowadzić przetwórstwo we własnym gospodarstwie rolnym, czyli jeszcze jeżeli wpasuje się te swoje nowe produkty w ten właśnie krótki łańcuch dostaw żywności, no to jest dla niego ogromna szansa. Mówimy tutaj o przetwórstwie produktów pochodzenia roślinnego, produktów pochodzenia zwierzęcego, tworzenia produktów złożonych, czyli roślinno-zwierzęcych i tutaj występuje na pewno różnica w wymaganiach, które są stawiane tym producentom i tym produktom. Produkt przeznaczony do spożycia przez ludność musi być bezpieczny z założenia i to producent odpowiada za jego jakość, za to, że wprowadza go na rynek. Jeżeli mówimy o produktach o niższym zagrożeniu mikrobiologicznym, no to wtedy te wymagania stawiane zarówno przez sanepid, jak i inspekcję weterynaryjną są wyższe. Jeżeli produkt następuje, jest pasteryzowany na przykład, wtedy już te wymagania stawiane tym producentom, przetwórcom, rolnikom, przetwórcom są niższe. Także z mojego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, że mamy rynek konsumenta, który poszukuje pewnych produktów, krótkie łańcuchy dostaw i rolniczy handel detaliczny, to jest naprawdę wyjście dla znacznej grupy małych gospodarstw, które muszą istnieć na rynku. I my nie możemy dyskutować, czy one będą, czy nie będą. One po prostu muszą być, bo one wynikają z naszej niejako specyfiki, specyfiki naszego rolnictwa. Panie Piotrze, w końcu możemy porozmawiać. Panie Piotrze, jakie możliwości rozwoju i zarobkowania daje panu rolniczy handel detaliczny? Dzień dobry państwu, Pankiewicz Piotr. Proszę państwa, rolniczy handel... Jeszcze? Co jest? Raz, dwa. Pankiewicz Piotr, rolnik. Proszę państwa, rolniczy handel detaliczny pozwoli małym gospodarstwom podnieść efektywność swoich dochodów. Praca na małym gospodarstwie przy produkcji nieprzetworzonej żywności powoduje, że te nasze dochody są w pewien sposób ograniczone. Przetwarzanie produktu powoduje, że jesteśmy w stanie produkt, który byśmy musieli sprzedawać za małe pieniądze, czy w sprzedaży bezpośredniej nawet troszeczkę większe pieniądze, przetworzenie tego produktu powoduje, że my go sprzedajemy nie tylko w czasie, kiedy on jest dostępny. Dotyczy to, powiedzmy, bardzo sezonowych produktów typu ogórki, cukinia, pomidory, następne rzeczy, owoce typu truskawka, malina. Są to produkty, które no, albo trzeba sprzedać bezpośrednio świeże, albo przerobić
i przerobienie tego produktu powoduje, że my jesteśmy go w stanie sprzedawać praktycznie cały rok bez szkody, że my go tracimy na wartości. Możemy go sprzedawać praktycznie nie tylko w gospodarstwie, ale również wysyłając to, co my tutaj jakby prowadząc rolniczy handel detaliczny zaczynamy wprowadzać, że jesteśmy, mamy możliwość wysyłki na terenie województwa wielkopolskiego, czy nawet dalej, praktycznie to większych ilości i bezpiecznie to robić w terminach dogodnych dla nas, czy dla klienta, który będzie zainteresowany naszym produktem. I to powoduje, że ta przychodowość jest jakby no bardziej taka przewidywalna, bo jeżeli wiemy, że powiedzmy za tonę maliny byśmy mogli uzyskać załóżmy 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, to po przetworzeniu tej maliny jesteśmy w stanie uzyskać dochód czy przychód razy dwa. I teraz produkując na pewnym poziomie wielkości, jesteśmy w stanie sobie ocenić, czy ta nasza praca, ta nasza sprzedaż i praca i dochody są dla nas relatywnie opłacalne, bo rynek pracy oferuje na dzień dzisiejszy no coraz korzystniejsze warunki, coraz korzystniej znaleźć, łatwiej znaleźć bardziej taką pracę, no, która pozwoli w miarę wygodnie żyć. I my na małym gospodarstwie musimy sobie ocenić, czy ta produkcja, którą my wykonujemy, nam się opłaca. Jeżeli nam się opłaca, to znaczy, że my jesteśmy w stanie zarobić więcej, niż gdybyśmy to wykonywali, powiedzmy, jako pracę najemną. Informacja dla ludzi, którzy no, mają mniejsze gospodarstwa, a chcieliby się tego podjąć, z naszego doświadczenia powiem, że warto. Tylko to, co tutaj moi przedmówcy w pewnym momencie powiedzieli, że mimo wszystko wiąże się to z odpowiednimi jakby no, kosztami swojego czasu, bo my musimy po prostu no, ten czas letni, kiedy jest bardzo duża kumulacja produktów, czy warzyw, czy owoców świeżych. Musimy to w krótkim czasie zagospodarować. No i wtedy mamy jakby ten czas, nie mamy czasu. O. Ale też wymaga pewnych kompetencji, żeby móc ten cały proces poprowadzić od początku do końca. Tak, zdecydowanie. No, ja tutaj jestem po szkole ogrodniczej, także ja mam przygotowanie dotyczące cyklu produkcyjnego. Także no, ja prowadzę produkcję uprawy. Pomagamy przy przygotowaniu, a za same takie przygotowanie już bezpośrednio jest odpowiedzialna moja żona, która jest tutaj razem ze mną, a głównie ona to dopilnuje, bo musimy mieć jakby podzielone zakresy obowiązków i wtedy jest nam naprawdę łatwiej to wszystko prowadzić. I myśli pan, że rynek konsumencki oczekujący produktu dobrej jakości, nawet jeżeli więcej będzie kosztować, będzie rósł? To jest pewne, że tak będzie, bo dochody ludzi rosną, a produkcja, którą my oferujemy, jest to produkcja no taka po pierwsze z gospodarstwa, a po drugie bez całego cyklu pośredników i bez takiego, jakby to powiedzieć, cyklu zamkniętego, że my produkujemy produkt, półprodukt, ale produkujemy produkt końcowy i my produkujemy to nie anonimowo, tylko produkujemy to jako rolnicy i klienci, którzy do nas przyjeżdżają,
przyjeżdżają do nas bezpośrednio do gospodarstwa i w tym momencie ta produkcja nie jest anonimowa, tylko produkcja jest typowo rozpoznawalna, że ludzie przyjeżdżają konkretnie do mnie, podane produkty, obojętnie czy to są świeże warzywa, czy to są przetworzone produkty, nie ma to najmniejszego znaczenia, ale ludzie przyjeżdżają i są w stanie jakby zapłacić tą, powiedzmy, wyższą cenę, bo oni wiedzą, że dostaną produkt, którego oni szukają. To jest, pani redaktor, to jest zadanie dla was. Tak naprawdę pan Piotr to już wie, ale wśród wielu rolników, nie tylko tu obecnych, nie ma tej świadomości, że tak bardzo zmieniają się postawy konsumenckie. Ludzie szukają za wszelką cenę żywności bezpośrednio od rolnika, żeby mieć pewność, że to, w jakich warunkach to zostało wyprodukowane i są w stanie za to zapłacić. Wielu rolników, wielu konsumentów w mieście mówi, gdzie można kupić bezpośrednio od rolnika te wszystkie akcje i te wszystkie sklepy, które się nazywają również internetowe, prosto z pola, odrolnika.pl i tak dalej. One podążają za potrzebami. Ludzie potrzebują kupić bezpośrednio od producenta i to, co tutaj panowie pokazali, to jest jakby odpowiedź na to zapotrzebowanie. Mało tego, to przetwórstwo, które pokazali, to jest właściwie takie przetwórstwo we własnym gospodarstwie, to co w każdym dobrym, tradycyjnym gospodarstwie domowym było robione. Przetwory, maliny, ogórki i wszystkie inne. To jest to, co z braku czasu konsumenci w mieście zarzucili, czy nie wiedzą jak to robić, czy nie mają surowca właśnie odpowiedniego, żeby tym się zająć, a w tych tradycyjnych gospodarstwach można to zrobić i dzięki temu ludzie do was przyjeżdżają i płacą więcej za te produkty, tylko trzeba uświadomić rolnikom i niestety pomóc, tutaj myślę, że zorganizujemy to wspólnie z ośrodkami doradztwa rolniczego, żeby nie byli zostawieni sami sobie ci rolnicy, którzy się na to decydują, bo to jednak jest przeskok z tego producenta surowca na takiego producenta, który się bezpośrednio kontaktuje z konsumentem. Ja myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie dla wszystkich tych mniejszych rolników. Czy jestem skazany na to, żeby szukać tej drogiej ziemi? Nie. Są inne metody na to, żeby utrzymać się z produkcji rolniczej. Panie ministrze, powiedzmy jeszcze, że pan Piotr i pan Leszek są fantastycznym przykładem tego, że polscy rolnicy mają odpowiednie kompetencje, są przedsiębiorczy, potrafią to robić, tylko trzeba dać im szansę, czyli krótko mówiąc odpowiednie regulacje prawne. I zapytajmy, dlaczego dopiero od niedawna sprzedaż detaliczna jest legalna? Przecież to był prawdziwy przewrót, wręcz rewolucyjny, tak? Czy wcześniejsze rządy nie mogły tego wprowadzić? No właśnie, dlaczego nie wprowadzały? Dlatego, że ministrowie finansów uważali, że to uszczupli dochody budżetu państwa, że absolutnie nie można na to pozwalać, że ktoś się będzie bogacił, tak? Albo panie pośle, inspekcje uznały, że nie można sprzedawać do restauracji. No, ale, nie można panie sprzedawać... ministrze, ale powiedzmy sobie tak, że te inspekcje same z siebie takich pomysłów nie miały, tylko był jakiś czynnik polityczny, czyli krótko mówiąc rząd, który na to nie pozwalał. I rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem prorolniczym i minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na to, najpierw na to, żeby do 20 tysięcy przychodu nie było żadnego podatku. Podwyższyliśmy od 2019 roku, że to jest teraz do 40 tysięcy. Ponadto te 2% to jest, myślę, że podatek znośny i rolnicy są zadowoleni. I budżet państwa nie traci, zwróćcie państwo na pewno uwagę na to, że budżet państwa nigdy nie miał się lepiej, jak w ostatnich latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc daliśmy rolnikom szansę i rzeczywiście to, co pan minister i tutaj co panowie rolnicy podkreślali, te preferencje konsumentów, to jest rzeczywiście, pewnie nawet więcej trzeba na to poświęcić uwagi, niż na dokształcanie rolników, chociaż to jest też ważne, na pewno, ale rolnicy sami naprawdę są na tyle światli, że oni wykorzystują te szanse. Tu panowie są, mówię jeszcze raz, to powtórzę z wielkim szacunkiem, najlepszym przykładem i
a ta świadomość konsumencka musi być budowana tak, żeby wybierać właśnie tą zdrową żywność, tą, gdzie widzimy praktycznie, jak ona rośnie na polu i możemy ją kupić i mieć przekonanie, że kupujemy zdrową żywność. To jest najlepszy sposób, tak? I pomijamy właśnie tych pośredników, uzyskujemy dochody, a konsument uzyskuje zdrową żywność. Także chyba nie ma lepszego pomysłu, który mógłby zostać wprowadzony i został wprowadzony przez nasz rząd właśnie ku zadowoleniu rolników i ku zadowoleniu konsumentów. Panie pośle, Panie pośle, chwała rządowi za to, że takie innowacje wprowadza. Jest to na pewno pomoc dla rolników, a z drugiej strony ja po 27 latach transportu moich własnych prosiąt, które kupiłem, dowiaduję się, że ja nie umiem ich wozić i muszę mieć na to przeszkolenie teraz, które mnie tam ileś będzie kosztowało. Z jednej strony jest bardzo fajnie, a z drugiej strony mamy coraz większe obostrzenia, coraz więcej przepisów, zakazów, nakazów. Inspekcja weterynaryjna jak przychodzi, to nie wiadomo właściwie, no, co zrobić. No, psy najpierw trzeba pozamykać, bo one nie mogą biegać luzem. I to wszystko inne, muszą być karteczki na drzwiach, nie wiem po co, no jest dużo takich rzeczy, do których moglibyśmy dyskutować, które wręcz no, przeszkadzają, no nie wręcz, tylko po prostu przeszkadzają. Na pewno rolniczy handel detaliczny jest dla tych, jak tu pani powiedziała, dla odważnych, dla chcących i dla chcących jeszcze więcej pracować. Bo wytwarzanie samego produktu i sprzedawanie go nieprzetworzonego, owszem, ale chcąc go przetworzyć, trzeba albo zatrudnić kogoś, albo jeszcze więcej pracować. Pan poseł wie, że pracujemy sobota, niedziela, przez cały tydzień, w Nowy Rok, w Boże Ciało, ci, którzy oczywiście mają zwierzęta. Ci, którzy mają warzywa troszeczkę zimą, mają mniej, ale niewiele. Ja współczuję tutaj panu Piotrowi, ile musi się napracować, żeby wyprodukować tonę jakiegoś warzywa czy owoców. Nie jest to prosta sprawa i naprawdę trzeba być odważnym i bardzo, bardzo pracowitym. Nasuwa mi się takie odpowiedź, takie w zasadzie podsumowanie, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego robi bardzo dużo w kwestii informowania rolników o tym, czym jest krótki łańcuch dostaw żywności. Jest to zagadnienie nowe, czym jest rolniczy handel detaliczny, czym jest rolnictwo wielofunkcyjne, gdzie następuje łączenie działalności rolniczej z funkcjami społecznymi. Tutaj powstają gospodarstwa agroturystyczne, powstają gospodarstwa edukacyjne, będą powstawały gospodarstwa opiekuńcze, mam nadzieję, w całej Polsce. Są to takie możliwości, gdzie właśnie właściciele małych gospodarstw rolnych powinni chętnie skorzystać z naszej oferty doradczej, czy to szkoleniowej, czy to wyjazdów studyjnych, czy konferencji, bo my te zagadnienia przedstawiamy i staramy się naprawdę wychodzić naprzeciw rolnikom, żeby dać szansę, żeby zrozumieć cel. Jeżeli chodzi o krótkie łańcuchy dostaw, to naprawdę tutaj warto to zagadnienie rozwikłać, poznać, bo jest to ogromna szansa na produkcję żywności w danym środowisku lokalnym i dla konsumenta lokalnego, czyli to powiązanie musi się opierać na jakimś wzajemnym zaufaniu, na wzajemnej integracji środowiska. Tworzenie kanałów dystrybucji, tych krótkich kanałów dystrybucji będzie w ten sposób ułatwione. Tutaj rola na przykład kół gospodyń wiejskich, które zaczęły znowu zreaktywowały działanie w celu integracji tego środowiska. Jeżeli to środowisko rolnicze, czyli producenci żywności, przetwórcy zaufają sobie, zintegrują się, to stworzą taki rynek podaży, który będzie odpowiadał rynkowi popytu, czyli konsumentom, którzy naprawdę oczekują żywności wysokiej jakości i pewnej. I wtedy, mówiąc kolokwialnie, wilk syty i owca cała. Także ja serdecznie zapraszam, na stronie internetowej jest cała oferta szkoleniowa, można korzystać. Rolniczy handel detaliczny już jest od dawna niejako omawiany, nie doradcy z doradcami, z rolnikami, ale zapraszamy i służby sanitarne, i służby weterynaryjne, także daleko, daleko głębiej wchodzimy w arkana tego zagadnienia. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś z Państwa ma pytania? Tutaj Pan. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Dariusz Lisiak i mam wyższe wykształcenie rolnicze.
zajmowałem się bardzo intensywnym rolnictwem i stwierdziłem kilka lat temu, że to jest droga donikąd. Zajmuję się ekologią i zgadzam się z panią z ODR-u, że jest bardzo duży popyt na prawdziwą, zdrową żywność, ale to prawdziwą. Bo w zdrowej żywności jest bardzo dużo oszustwa, dlatego trzeba wyeliminować nieuczciwych pośredników. Podziwiam pana Pankiewicza, bo tutaj fajną robotę robi. Tylko my musimy zbudować własne rynki zbytu. Dlatego ja wzywam dzisiaj wszystkich do współpracy, bo ja jestem w stanie otworzyć jeden sklep w Poznaniu. Jeśli panowie otworzycie każdy po jednym sklepie, mamy sieć i już możemy działać bardzo szybko, intensywnie i skutecznie. Ja bym tu chciał obniżyć troszeczkę temperaturę tej dyskusji, ponieważ idzie w jakimś dziwnym kierunku. Oprócz tego, że jestem rolnikiem, zajmuję się bardzo mocno klimatem. Z punktu widzenia celów klimatycznych 2050 zupełnie krytyczne będzie dla rolnictwa, już pomijając inne obszary, to, żeby zaczęła powstawać kultura permakultura, obszary permakultury i związany z tym autentyczny ruch spółdzielczy od producenta z krótką drogą do konsumenta oraz na tych miejscach, gdzie się nie da po prostu produkować, żeby zaczęły powstawać plantacje szybko rosnących drzew, które zwiążą CO2 i będą służyły jako budulec do budownictwa. My będziemy mieli za 3 tygodnie tu na terenie tych targów konferencję dwudniową Forum Klimatycznego, na które zapraszam wszystkich. Tutaj zapraszam po prostu. Przepraszam, pan dyrektor, pan minister Kamiński wie, że jak dostaje mikrofon, to na jednym pytaniu się nie kończy, ale postaram się być konkretny. Moje nazwisko Sławomir Chomeja, jestem małym hodowcą trzody chlewnej z województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzę hodowlę rasy puławskiej w systemie żywienia non-GMO i tutaj mam pytanie związane do promocji znaku Produkt Polski. Bo tak naprawdę, jeżeli my nie wypromujemy tego znaku, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem, od 3 lat obowiązuje, a tak naprawdę zakłady przetwórcze za bardzo nie chcą w to wchodzić. Nie wiem, czy pan na swoich produktach ma ten znaczek? Bo często widzę i rozmawiam z rolnikami, którzy mają... Nie oznaczamy, ale możemy. Właśnie o to mi chodzi, że jeżeli nie będziemy my, konsumenci, naciskać na sklepy, na zakłady, na to, żeby jeżeli zakład przetwórczy chwali się, że ma żywność polską, niech oznaczy tym znakiem, ten znak jest darmowy. Naprawdę go nic nie kosztuje, tylko wyelimitowanie, wydrukowanie tych nalepek, a jest gwarantem dla nas, że to jest z polskiej żywności. Ale mięso Sławku, musi być... Niech pan dokończy, żeby tutaj państwo też wiedzieli, że oczywiście jest powszechny, nie trzeba nic płacić za korzystanie z tego znaku, ale trzeba spełnić wymogi dotyczące korzystania ze znaku, czyli co? Mięso musi pochodzić ze zwierząt urodzonych w naszym kraju. Może być tylko i wyłącznie 25% produktów użytych do produktu przetworzonego w wypadku, gdy my tego produktu nie możemy wyprodukować u nas. Czyli sól musi pochodzić z Polski do tego produktu. Jeżeli konsumenci zaczną się o to dopytywać, polscy rolnicy też sobie poradzą z dostosowaniem się do tego tematu. Kolejne pytanie też do posłów i do ministerstwa. Jak będzie wyglądała promocja znaku wyprodukowane bez GMO? To jest promocja polskiego rolnictwa, polskiego białka, która też poprzez schabowego na talerzu powinna być promowana, a nie tylko robienie dopłat do firm paszowych, które wejdą w produkcję tego typu paszy. Jeżeli wytworzymy rynek w ten sposób wyprodukowanej żywności, jeżeli cofniemy, już powoli się to dzieje, jeżeli chodzi o znakowanie non-GMO, jeżeli cofniemy bzdurne przepisy, które są niespójne, jeżeli chodzi o znakowanie żywności i paszy, a znakowanie mięsa, są wręcz odwrotne. Przy żywności i przy paszy firma musi napisać, jeżeli to zostało wyprodukowane z produktu GMO. Przy znakowaniu żywności to ja muszę udowadniać, że nie znakuję tego, chociaż mam paszę oznakowaną, że jest non-GMO. Są rzeczy, które trzeba wyjaśnić, sprecyzować. Na szczęście się to dzieje oczywiście, ale troszeczkę za wolno. Znak miał obowiązywać od 1 stycznia. Żywiąc bez GMO nie mogę tego znaku użyć, bo jeszcze nie znam szczegółowych przepisów. To jest też te pytanie. Też dla was, drodzy rolnicy, pytanie, bo chcemy, żeby polski konsument był patriotą, żeby kupował naszą żywność, polską żywność, tak? Ten znak nam to daje, ale my odpowiedzmy sobie na to pytanie, jakimi my jesteśmy patriotami, co jest dla nas patriotyzmem konsumenckim. Czy to jest duńska rasa, soja i sprzedaż do zakładu z kapitałem zachodnim?
Czy to jest dla nas jako rolników patriotyzm konsumencki? To samo pytanie zadaję do zakładów przetwórczych, które się markują jako polskie zakłady, tylko z polskich produktów to robią. I chodzę w tej chwili po marketach, się dopytuję, gdzie jest znak produkt polski? Czego się obawiacie? Skoro twierdzicie, że to jest polskie, u nas wyprodukowane z naszych zwierząt, czemu tego darmowego znaczka sobie nie przykleicie? To jest zadanie, drodzy Państwo, dla posłów, dla ministerstwa, ale też dla nas rolników, żebyśmy zaczęli w końcu to ciągnąć. Będziemy wprowadzali. Regulacja produkt polski oczywiście i do zakładów. Każdy, kto produkuje i może uzyskać ten znaczek, powinien go uzyskać. I również tak, został wprowadzony też produkt polski całkiem niedawno, przypomnijmy to, jak pan poseł słusznie podpowiada, 3 lata temu. Panie, natomiast produkty bez GMO, oczywiście regulacja też od 1 stycznia, wie pan, mamy 20 jeszcze nie stycznia i dopiero jest wprowadzany i rzeczywiście ten okres powinien już dzisiaj być, wszędzie powinniśmy to stosować.